Słuchajcie, wybierając drona musimy kierować się różnymi wytycznymi i też brać pod uwagę to, że kupujemy sobie drona na dłużej niż na przykład 3 miesiące czy tylko na wakacje. Wydaje się, że jest ciepło, przyszła niby wiosna, słońce świeci, mamy piękne światło i cudne chmury, ale jest kurczę chłodno, 6 stopni, arktyczne powietrze i jest chłodnawo. Postanowiłem nie oddalać się od auta, ale znalazłem fajną miejscówkę do tego, żeby ponagrywać dwoma dronami dzisiaj, kilka ujęć dosłownie, na 1/100 sekundy w 4K i pokażę Wam, jakie to ma znaczenie, bo to ma mega znaczenie, jeżeli chodzi o ustawienia. Będziemy latać RM trójeczką. I będziemy latać też oczywiście miniaczem czwórką. Wiecie co, spojrzałem sobie na specyfikację obu dronów i tu jest bardzo duża ciekawostka, pomimo że jest przepaść pomiędzy nimi i wydaje się, że te drony są dalekie od siebie, to główna optyka, czyli szeroki kąt w erze trójeczce, a główna kamera, jedyna kamera w miniaczu czwórce, one są bardzo zbliżone. Inne parametry na plus w stosunku do era trójki, więc jeżeli latacie poza miastem, tam gdzie ta klasa drona nie ma aż takiego znaczenia, to faktycznie R3 tutaj przebija wszystko pod kątem prędkości lotu, pod kątem czasu lotu i tak dalej. Dzisiaj trochę na ten temat porozmawiamy. Startujemy, słuchajcie, ja się uzbroję i nie ma co marnować czasu, bo jest zimno. Ja tutaj zamarznę, jak nie zaczniemy. To, co jest ciekawe w erze trójeczce, on ma tutaj filtr ND Split. Co to znaczy? Ze względu na to, że się różnią bardzo przysłony, 1.7 a 2.8 to jest spora różnica. W tym momencie musieliśmy zastosować też różne moce filtrów dla obu optyk, więc mam tutaj ND 16, ND 32. Zobaczymy sobie, jak to będzie grało za chwilę. Startujemy RM trójeczką. Let's go do góry. Teraz polecimy sobie od razu. Ja będę dzisiaj latał nisko, przynajmniej będę się starał. Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to sprawdzić, jak wygląda shutter speed w stosunku do ISO. Mamy ustawienia Pro. To, co chcę zrobić, to migawkę ustawić na 1/100 sekundy, a ISO będzie automatyczne w tym momencie. Ale przy tym filtrze, który mam tu, powinno być wszystko ok. Zobaczymy sobie teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia trzykrotnego zoomu. I już popatrzmy. 1/100 sekundy, ISO przechodzi też w dobrą wartość. Jest w porządku. Więc tak, polecimy sobie, a ja się muszę tak ustawić, żebym dobrze widział i żebym w coś nie wleciał, bokiem szczególnie, bo chciałbym filmować samochody, słuchajcie, przy locie bokiem w miarę nisko. Jestem na trzykrotnym zoomie i zobaczymy sobie, jakby to poszło teraz. Troszeczkę obniżę, tak jak teraz. Patrzę też na drona, żeby on mi nie zahaczył w jakieś krzaczki. I tutaj chciałbym de facto... To jest fajna droga, dlatego że ona jest na uboczu, a jednocześnie jest dosyć ruchliwa. I tutaj można pokazać wiele fajnych rzeczy. O, ja jestem tu bardzo daleko od drogi. Dobra. Następna sekwencja będzie w tą stronę. Hop, tu już leci auto. Bieluch był. Jedzie jeszcze jedno autko. Dobra, mamy to. I teraz z góry też jadą w drugą stronę. Dobra, jest. Ten był bardzo ładny. I jedzie jeszcze jedna osobówka. Okej. Słuchajcie, i... Po co ja to nagrywam, te samochody, i dlaczego trzymam 1/100 sekundy? Bo przy ruchu, przy nagraniach w ruchu, to ma mega znaczenie. Dlatego warto sobie, jeżeli dobieramy filtry, bo bardzo dużo było do mnie takich pytań, Rafał, jakie filtry na jaką pogodę, nie? Teraz mamy faktycznie taką wiosnę rasową, typową, czyli jest taka sytuacja, że mamy chmurki i słonecznie. No i Rafał, jakie filtry? Ano, do głównego obiektywu zastosowałem ND32 nawet. Więc mocniej niż by się wydawało. Fajna ta cysterna poszła. Więc mocniej niż się wydawało. ND32, ND16 jest na tym, co teraz. Spróbujemy się przełączyć w takim razie na obiektyw jednokrotny. Tak, widać, jak jestem daleko. Podlecimy sobie troszkę bliżej i zrobimy parę ujęć teraz
Na razie nic nie jedzie, ale zrobimy sobie parę ujęć tutaj na głównym obiektywie i zrobimy to samo na miniaczu. Zobaczycie, jak to wygląda. A za chwilę też zmienię filtry, więc będzie parę przykładów. Niby proste rzeczy, ale one nie są takie banalne. Pokażę Wam za chwilę, jak już skończymy, jak wyglądają sprawy związane z właściwościami lotu. Bo tutaj czas akumulatora, no w tej chwili mamy jeszcze 42 minuty, więc RM3 to można latać, praktycznie latać, a nic się nie dzieje z nim. 40 minut wisi ci właściwie w powietrzu. I to jest mega wartość dla osób, które mają 3 akumulatory, nie trzeba nic więcej. Nie? Natomiast miniacze połowę krótszy czas, więc jest to mega przekładane. Dobra, nagrywamy sobie tutaj, żeby być troszkę bliżej i polecimy sobie w prawo teraz. Tak, super. I o to chodziło. Słuchajcie, także widać wyraźnie, że ogniskowa ma mega znaczenie. Zobaczcie, jaka to jest petarda. Teraz muszę troszeczkę odsunąć. Jaka to jest petarda i jakie to ma kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o samą ogniskową. I dla tej ogniskowej, można powiedzieć, wiele osób podejmuje decyzję o zakupie drona. Druga rzecz, on nie ma blokady 120 metrów, nie trzeba żadnej blokady zdejmować, więc to jest ważne też, nie trzeba się tym zmagać. Chociaż w tej chwili już możemy wybrać, troszeczkę DJI to zmieniło na szczęście, więc jest pod tym względem lepiej. No i sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o wiatr, jeżeli chodzi o wysokości, odległości, ten dron jest dużo, dużo lepszy, jest szybszy, jeżeli chodzi o wznoszenie, opadanie 2 razy szybciej, ale też może latać na wysokości nawet do 6000 metrów, a miniatura latają zwykle na wysokości do 4000 metrów, więc to ma znaczenie, choćby gdybyśmy podróżowali albo gdybyśmy wykonywali loty właśnie przy okazji nawet jakichś wycieczek czy takie tematy, które są bardziej złożone. Dobra, słuchajcie, wrócę RM3. Jeszcze Wam pokażę tylko, jak on lata, jaka to jest dynamika, żeby była jasność. Polecimy sobie na jednokrotnym zoomie. Teraz jestem troszkę wyżej, ja tu będę latał nad horyzontem, ale zobaczcie przede wszystkim tak. Jeżeli popatrzymy sobie, teraz przerzucę go na automat, żeby tych parametrów było tutaj mniej. Teraz przerzucę go, jeżeli chodzi o parametry wznoszenia. Weźmy w tryb sportowy. 10 metrów na sekundę, nie? I to jest magia. Teraz od razu się wzniósł ponad dozwoloną wysokość. A jeżeli chodzi o dół, też 10 metrów, więc pod tym względem, no i prędkość. Prędkość jest właściwie tylko przepisami ograniczona, bo jak popatrzymy sobie na prędkość, jaką on tutaj rozwija, to jest w ramach kategorii C1, tak? Klasy C1. 21 metrów na sekundę, czy 19? Teraz lecę pod wiatr. Bo on w zależności od regionu ma 19 lub 21. Teraz leci pod wiatr. Czyli on rozwija prędkość do 19 metrów na sekundę. Także widać, że to jest dron w ogóle innej klasy. Spróbujmy jeszcze raz. Tak jak teraz. W trybie sportowym max. Prawie 19 metrów na sekundę, więc to jest to jego główne ograniczenie. Ale te czynniki, które decydują, między innymi też w pamięć wbudowaną ma 8 GB na pokładzie, a miniacze 4 ma tylko 2 GB, więc jest trochę takich rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli wybieramy drona. I ja bym powiedział, że R3 jak na ten czas jest bardzo rozsądną propozycją i nie ma co się sugerować rozmiarami sensora, bo ten sensor może jest mały, ale jest bardzo sprytnym Portorykańczykiem, ten maluch. Wracamy.
zdejmiemy mu filterek. Chciałem wam pokazać, jak wyglądają te same ujęcia, ale na automatycznych ustawieniach. Teraz jedzie autko do góry. Hop. Jedziemy. Jedna tysięczna sekundy. Śmieciarka też pojechała. Okej. Ogólnie ten dron jest naprawdę bardzo udanym modelem. Ludzie, którzy narzekali na początku na niego, w ogóle chyba nie wiedzieli, co mówią, bo jak tylko wypuszczono Era 3 na rynek, wszyscy mówili, kurczę, ten dron ma za mały sensor. Ale za to ten obiektyw, ekwiwalent 70 mm, jest petarda. Główny obiektyw jest tej samej jakości co Mini 4 czy tam 3. On się może nieznacznie różnić, ale to nie są jakieś duże różnice. Natomiast to, jak on lata, on ma przede wszystkim mocne bardzo akumulatory. Na to zwróć uwagę też. Plus do tego to są akumulatory już na wyższe napięcie, tak? Bo w miniaturach mamy 2S, tutaj jest 4S i tutaj mamy 4241 mAh. To jest petarda akumulator. On ma bardzo dużą pojemność i no już można, nie dość, że moc, to jeszcze pojemność. Przez to jest 3 razy cięższy, 720 gramy versus 250, więc to jest niestety ten trade-off. Ale jeżeli latasz poza miastem, poza obszarami miejskimi, to ja bym powiedział, że R3 jest zdecydowanie lepszym wyborem. To nawet się nie ma co zastanawiać. Natomiast wiadomo, że w mieście miniacze są fajniejsze, bo się nie przeszkadza tak ludziom. On musi być głośny, bo jest po prostu dużo cięższy i dużo mocniejszy. No. A teraz zobaczycie miniacza w akcji. Teraz zobaczmy. Shutter speed chciałbym 1/100 sekundy osiągnąć. Prawdopodobnie jest zbyt jasny obiektyw. Trzeba będzie zmienić filtr na mocniejszy. Jest 1/100 sekundy w tej chwili. Troszeczkę jest może prześwietlone, bo mamy filtr ND16. Tam działałem na ND32, więc to jest spora różnica. Ale zobaczmy, jakby to wyszło przy 1/100 sekundy. Pięknie leci cysterna. Może jest delikatnie ten obraz. Dam troszkę wyżej drona. Dzięki temu nie powinno nam tak bardzo go ściągać. Troszeczkę się w takim razie... O, tak jak teraz. Zbliżyłem do jezdni. I teraz chciałem wam to pokazać. Możemy sobie działać tak jak tutaj. Czujniki w nim mam. DJI Carry Fresh też. Będziemy sobie latać dosłownie 30 metrów w lewo, 30 w prawo. Ale chciałem wam pokazać, jak te ujęcia siedzą. Bardzo ładna jest tutaj kamera, naprawdę petarda. Jak na takiego malucha, co innego oczywiście duży, drogi dron, ale jak mamy takiego malucha, to trzeba przyznać, że to jest absolutna rewelacja. W takim sensie, że wyciągamy go z kieszeni, a on daje nam możliwości profesjonalnych ujęć. Można spokojnie na tych ujęciach zarabiać, czy na social media, czy na podobne rzeczy, budować portfolio. Jeszcze 2-3 lata temu w ogóle taka jakość to był kosmos absolutny i tylko najlepsze drony typu Mavic 2 Pro, który też kosztował prawie dyszkę z osprzętem, dawały nam takie możliwości.
Ale słuchajcie, prawda jest też taka, że ludzie w ogóle nie doceniają jakości tych dronów, bo to jest absolutna petarda. Fakt, że gdybyśmy jeszcze przy miniaczu mieli i pewnie piątka będzie miała jeszcze zoom, to już byłby absolutny kosmos, ale i tak mamy bardzo dużo tutaj w nim. I to, co tutaj się dzieje, to jest ogień totalny. Po prostu max. Świetny jest ten dron. Teraz popracujemy na troszeczkę szybszych czasach naświetlania, czyli krótszych. Słuchajcie, migawka wskoczyła nam od razu na 2500. Ogień max. Nie wiem, jak się tutaj stało, ale pracuje na innych parametrach. Teraz nawet jeden na 3200. Na innych parametrach niż R2S. Ale widać tutaj, jaki to jest bardzo szybki czas naświetlania. Oczywiście ja nie chciałbym porównywać do migawki z obiektywu ekwiwalent 70 mm, tylko mówię o tym głównym obiektywie drona. I zobaczcie teraz, co się dzieje, jeżeli się zbliżymy jeszcze, będziemy nagrywać, to ten czas przy uruchomych obiektach ma mega znaczenie. ISO setka najmniejsza, jak się da, 1,2 tysięczna sekundy. 1,2 tysięczna sekundy. To widać dokładnie, jakbyśmy chcieli ten obraz zatrzymać. To będzie widoczne w kadrze, na przykład spauzować sobie i widać, że w ogóle nie ma żadnego rozmycia. Przy większej ogniskowej, albo jak gdybyśmy byli jeszcze bliżej, to byłoby mega widoczne. Słuchajcie, wybierając drona musimy kierować się różnymi wytycznymi i też brać pod uwagę to, że kupujemy sobie drona na dłużej niż na przykład 3 miesiące czy tylko na wakacje. Ja bym powiedział, że jeżeli latasz dużo i masz lepsze papiery, dużo latasz poza miastem i masz lepsze papiery, na przykład NSTS 01 albo przynajmniej A1A3 sobie zrobiłeś, no to faktycznie R3, nie? W mieście i blisko ludzi miniacz jest niezastąpiony, ale także dla wędrówek i w momencie, kiedy gabaryt jest ważny, bo tutaj mamy zawodnika 3 razy cięższego, dużo większego, więc nie ma nawet co porównywać, bo to jest cherubinek, a jednocześnie kamera spisuje się bardzo dobrze. No i zoom, ten ekwiwalent 70 mm, czyli trzykrotny zoom, rewelacja. Naprawdę ta kamera daje radę i to jest przecież ten sam sensor i ta sama kamera, czy podobna optyka zbliżona, bliźniacza do Mavica 3 Pro, czyli najwyższej klasy już drona konsumenckiego. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem lub planujesz, skorzystaj koniecznie z mojego warsztatu dotyczącego pierwszych kroków z dronem. Linki znajdziesz w opisie albo w komentarzu pod filmem. Natomiast jeżeli planujesz zakup któregoś z nich, czy to Mini 3 Pro, Mini 4 Pro, R3, jestem autorem też warsztatów dotyczących tych modeli. Ja omawiam całą funkcjonalność od pudełka aż po projekty kreatywne w kilku krokach i takie opracowanie znajdziesz też w linku w opisie pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za świetny sezon, a my widzimy się już w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!